Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, poruszaj nasze umysły, serca, nasze dusze i ciała. Dotykaj nas i przenikaj. Oczyszczaj i uświęcaj. Chcemy, abyś poprzez to słowo uzdrawiał nas z duchowego trądu, z tego wszystkiego, co jest złe, co jest przeciwne Tobie. Przyjdź, Duchu Święty, przez Maryję. Tą, która jest Matką Jezusa i naszą. Przyjdź, abyśmy żyli Słowem Bożym, abyśmy miłowali Jezusa, abyśmy naśladowali Go we wszystkim, abyśmy szli drogą proroków, drogą świętych, a wyrzekli się drogi bezbożnych, która prowadzi do zatracenia i potępienia. Przyjdź, abyśmy poprzez to, że sami będziemy słuchać słów Bożych, innym pomagali w słuchaniu. Maria, 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 malashala melachitolol, Adonai machalehelachelehenolai, Adonai malchalen, Santa Maria, Maria, Maria. Każdego dnia żyjąc w tym świecie, który do przesady informuje nas o różnego rodzaju wiadomościach, często przekręcając, dodając, że my w atmosferze zagrożenia, wojny, boimy się, że w końcu wcześniej czy później może wybuchnąć trzecia wojna światowa i pochłonie wiele narodów, ofiar, że nasz naród też może być ciągnięty jakąś wojnę ogólnoświatową. Rzeczywiście jest to zagrożenie, bo świat jest teraz jednym wielkim naczyniem połączonym. To, co dzieje się na końcu świata, mniej czy bardziej może nas dotykać, może nas zasmucać lub napełniać radością. Czasami słyszymy takie informacje dramatyczne. W ostatnim czasie były takie, że pewien chłopak 19-letni zamordował swojego 9-letniego brata.
albo nawet tutaj w Częstochowie miało wydarzenie makabryczne, straszne przestępstwo, zbrodnia, 16-letni chłopak, kobietę starszą, która miała 75 lat, torturował, związał i w końcu zabił, a później oprobowawszy jej dom, podpalił. Złapali go, teraz jest już wyrok na niego. Ale to mówi nam o tym, jaki świat jest, kiedy odrzuca Jezusa, Jego serce, Jego miłość, Jego miłosierdzie, że ludzie stają się bestiami, potworami, nawet nastoletni, młodzi ludzie, nawet dzieci. To mówi nam również o tym, że tylko ten, kto przyjmuje Jezusa, doświadcza wewnętrznego, głębokiego uzdrowienia z pogaństwa, bezbożności, ze zdziczenia tego świata. Prawdziwie staje się nowym, niebieskim, pięknym człowiekiem w oczach Boga, kiedy przyjmuje Jezusa, kiedy idzie za Nim, kiedy Go naśladuje, kiedy pozwala Mu się uzdrawiać i oczyszczać. I ta dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Jezus w pewnym miejscu, miejscowości nauczał. Były jak zwykle uzdrowienia, bo Pan Jezus potwierdzał swoją naukę takimi licznymi znakami, uzdrowieniami, cudami. Zawsze to było obecne w Jego życiu aż do końca, odkąd poprzez chrzest w Jordanie objawił się światu jako Mesjasz. Więc tutaj w tej Ewangelii jest przekazany przez Łukasza, Ewangelistę, opis uzdrowienia w pewnym właśnie mieście. Przed Chrystusem, który tam ewangelizował, zjawił się człowiek, który był pokryty trądem cały. Czyli był cały gnijący trądem, zepsuty, cuchnący. Ta choroba w tamtych czasach była przerażająca. Budziła u niektórych ludzi grozę, strach, u innych przerażenie, wstręt, odrzucenie, pogardę. Osąd, że ten człowiek widocznie zasłużył sobie na to, że spotkała go kara. Takie wielkie nieszczęście, bo jest wielkim grzesznikiem. Dobrze mu tak. Tak niektórzy myśleli o tym człowieku i być może to było prawdą, że dopuścił się nieprawości. A może nie, a może został zarażony przypadkowo przez kogoś, kto do niego się zbliżył, a był też chory na ciężkich trąd. Ten człowiek w każdym razie nie usprawiedliwia się, nie tłumaczy przed Panem Jezusem. On błaga, pokornie prosi o miłosierdzie. Upada na twarz, uniża się na ile może, mając rany, strupy, gnijące ciało. Ty możesz mnie ocalić. Ty możesz mi pomóc. Ty możesz mnie oczyścić z trądu duszy i z trądu ciała. Nikt nie może mi pomóc. Wiem, że tylko Ty jesteś prawdziwym lekarzem, bo jesteś Synem Boga, bo jesteś Mesjaszem, bo jesteś tym, na którego czekaliśmy. A proroctwa mówią o Tobie, że namaszczony przez Ducha Świętego Mesjasz będzie czynił przedziwne, niezwykłe cuda. I Ty nim jesteś. Dokonaj kolejnego cudu, który potwierdzi wobec wszystkich, że to prawda. Ja wierzę w Ciebie, Jezu. Nawet jeżeli mnie nie oczyścisz, nie uzdrowisz, ja nie przestanę w Ciebie wierzyć. Ja nie przestanę ufać Tobie. Panie, chcę, żebyś mnie oczyścił, abym mógł stać się nie tylko zdrowy fizycznie i wewnętrznie, ale żebym mógł być blisko Ciebie jako właśnie świadek, że Ty wszystko możesz uczynić dla duszy, która jest pokorna i która wierzy. Dla człowieka, który odrzuca rozpacz,
a zaczyna Tobie ufać. Już nie chce rozpaczać, Panie. Już nie chce błądzić, już nie chce grzeszyć. Już nie chce żyć w tym strasznym stanie. Ty możesz mi dać nowe serce, nowe ciało, nowe życie, nowe myślenie, nową przyszłość. Więc za tymi słowami, Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić, kryje się właśnie to wszystko, a może nawet jeszcze więcej. Ten człowiek wylał swoją duszę, swoje serce przed Panem jednym zdaniem. Jedna prośba, jedna krótka modlitwa. Dlatego jak ważne jest to, żebyśmy modlili się też spontanicznie, sercem, w różnych sytuacjach, momentach, miejscach. Właśnie nawet krótkimi tekstami. Krótki krzyk duszy, wyrażający ból serca. Bóg słyszy. Bóg ma bardzo dobry słuch. Nawet jeżeli mówię to szeptem, nawet jeżeli mówię to tylko w sercu. Jedna prośba, jedna modlitwa może zmienić wszystko. Tylko trzeba ją wypowiedzieć. Trzeba zwrócić się do Pana. Bo my często mówimy, Bóg wszystko wie. Tak, Bóg wszystko wie. Ale żeby Bóg w Tobie działał, potrzebuje tej modlitwy, tego porywu serca, tej skruchy, tego żalu i wiary, tej miłości, tego zawierzenia. A resztę On będzie czynił. Wystarczy, że przekręcisz klucz w domu swoim, w drzwiach, a On już sam wejdzie. On już będzie wiedział, że może wejść. Bo klucz jest już przekręczony, drzwi są już otwarte. Trzeba je tylko otworzyć, bo nie ma już zamknięcia, nie ma blokady. Jest otwartość. Dlatego tak niewiele z naszej strony, a tak wiele On może wtedy uczynić. Ale to niewiele trzeba, żebyśmy uczynili. Panie, oczyść mnie, uratuj mnie. Nie każdy z nas woła w sercu na tym spotkaniu, na tym mszy świętej, na tej ofierze miłości, przeżywając ten wspaniały sakrament Jego miłości, miłosierdzia. Wołaj. Te modlitwy przez anioła są przekazywane Bogu, anioła stróża, Twojego i mojego. I niezwykłe zachowanie Pana. Pan Jezus odpowiada na Jego modlitwę. Wyciąga rękę, dotyka Go. Jaka wielka miłość, delikatność, czułość Jezusa, Baranka Bożego, Mistrza. Nie gardzi tym człowiekiem. Nie mówi, odejdź ode mnie, albo nie mogę Cię dotknąć, bo będę nieczysty. Albo przeraża mnie Twój widok. Albo cuchniesz. Nie obraża Go. Nie wypomina Mu grzechów. Nie opowiada wszystkim, jakim w ciężkim stanie jest ten człowiek, żeby Go zawstydzić. Tylko dotyka Go z miłością, jak matka swoje małe niemowlę chore dotyka. Bądź oczyszczony. Chcę tego. Tylko Ty mnie możesz. Tylko wiem, że tylko ja Cię mogę oczyścić, uzdrowić. Ty wierzysz we mnie. Ja chcę Cię oczyścić. Chcę Ci pomóc. Chcę Cię uzdrowić. Chcę Cię uratować. Chcę Cię przemienić. Chcę Ci dać ciało nowego człowieka. Ciało, które będzie podobne jakby do ciała niemowlęcia. Będzie tak zdrowe, tak czyste, tak delikatne. Więc Jezus odpowiada. Nie milczy. Nie odwraca swojej głowy. Nie mówi, nie mam czasu. Odpowiada. Krótka prośba i krótka odpowiedź. I natychmiast ma miejsce cud. Natychmiast trąd z niego ustąpił. Nie jest napisane, że ten trąd schodził z tego człowieka, ustępował w ciągu 3 miesięcy albo przynajmniej 3 dni, tylko od razu. Nie było śladu.
Ale tak jak wspomniałem, nie chodziło tylko o uzdrowienie zewnętrzne ciała, ale najważniejsze, kiedy Jezus uzdrawiał to, co wewnętrzne, chore dusze i serca, chore na trąd, na zło, na grzech, na różne pożądliwości, pychę. Na pewno ten człowiek z tego przede wszystkim został uzdrowiony. Chcę, żeby przede wszystkim twoja dusza była piękna, była zdrowa, pełna mojej łaski. Tak powiedział Pan do tego człowieka. Więc pytam ciebie w imieniu Pana, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz, żeby Jezus cię oczyścił? Czy chcesz, żeby Jezus zawładnął tobą i kierował tobą i uczynił z ciebie nowego człowieka? Czy chcesz naprawdę pójść za Nim? Czy chcesz być świętym, naśladując świętych proroków? Świętego proroka Barucha. Ten człowiek doświadczył wspaniałej obecności, dotyku Jezusa, słów Jezusa, spojrzenia, serca Jezusa. Pełne miłosierdzie. Nie okazał swojego miłosierdzia Pan Jezus połowicznie, trochę, tylko w pełni. I prosił, żeby ten człowiek jeszcze złożył ofiarę jako znak, że Pan Jezus i również ten uzdrowiony wypełniają prawo Boże przekazane przez Mojżesza. Że Pan Jezus wypełnia prawo Starego Testamentu, ale także przynosi nowe prawo wiekuiste. Prawo miłości Boga, bliźniego. Prawo, które polega na tym, że przebacza grzesznikowi i uzdrawia go, i podnosi, i uczyni z niego Syna Boga, Ojca Niebieskiego. Ale ten człowiek z radości nie posłuchał Pana Jezusa i zaczął rozsławiać Pana Jezusa, rozgłaszać, mówić wszędzie o tym, co się stało. Ale Pan Jezus nie szuka reklamy, wrzasku. On nie potrzebuje sztucznej uwagi skierowanej na Nim. On nie chce, żeby ludzie tylko przychodzili do Niego dlatego, że tylko i tylko byli skupieni na tym, bo będą uzdrawiani. Ale żeby przychodzili do Niego, doświadczając Jego miłości, miłosierdzia, wierząc, że On ich zbawi, wierząc, że jest miłością ich serc i że pragną Go miłować. To jest najważniejsze. Iść za Jezusem, miłując Go, bo wiemy, że jest umiłowany przez Ojca i że Jezus nas umiłował. Nie dlatego przychodzimy do Jezusa, żeby tylko coś od Niego otrzymać i potem wrócić do siebie, ale być z Nim, wracając z Nim. I Pan Jezus reaguje właśnie taką postawą, chce być teraz sam, chce iść do Ojca, chce się modlić z Ojcem, być z Ojcem, czyli modlić się. Chcę być w obecności Ojca, bo kocham Ojca, bo Ojciec mnie miłuje. Na pustkowie się udał, bez świadków, ale w obecności na pewno aniołów. Aniołów, którzy byli przy swoim też Bogu, modlili się razem z Jezusem do Ojca. Więc dobrze jest mieć taki czas na modlitwę serca, w ciszy, samotności, kiedy nikt nam nie przeszkadza, kiedy nikt do nas nic nie mówi, ani nawet kiedy my nie wypowiadamy głośnych modlitw na zewnątrz. Tylko jest cisza, jest milczenie, jest skupienie. Jesteśmy z Ojcem, z Jezusem, Duchem Świętym, z Maryją, z aniołami. To nam wystarczy. Nie potrzeba, żeby ktoś jeszcze był przy nas w tym momencie z ludzi. Dobrze jest mieć też czas na taką modlitwę. Oprócz tej modlitwy, którą teraz przeżywamy, bo ona też jest bardzo ważna, jest cenna, jest wartościowa w oczach Pana Boga i Bóg chce, żebyśmy mieli czas na taką modlitwę wspólną. I chce Jezus być z nami, bo chce z nas uczynić swoich przyjaciół. Baruch, prorok, o którym to prawda, niewiele wiemy, ale wiemy, że był sekretarzem, był przyjacielem świętego proroka Jeremiasza i stał się również świętym i stał się również prorokiem, bo kto jest przy proroku, staje się prorokiem.
Ktoś, kto jest przy świętym, staje się święty. I odwrotnie, ktoś, kto jest przy człowieku bezbożnym, staje się bezbożny. Przy nieczystym stanie się nieczystym. Przy człowieku, który pije, stanie się alkoholikiem. Który bierze narkotyki, stanie się narkomanem. To bardzo wpływa na drugiego. A ten człowiek wybrał Jeremiasza za swojego mistrza, nauczyciela, powiernika swoich tajemnic, swojego serca, swojej duszy. Ufał Jeremiaszowi, widział w nim męża Bożego, spisywał jego nauki. Również jedna z ksiąg nazywa się jego imieniem, chociaż co prawda niektórzy twierdzą z egzegetu, że nie napisał tej księgi, tylko w oparciu też o życie tego świętego proroka w związku z życiem Jeremiasza. Ta księga powstała w związku też z naukami, które głosił Baruch, naśladując swojego mistrza po jego śmierci męczeńskiej, Jeremiasza. Więc tutaj jest przykład pięknej przyjaźni w Bogu. Co jakiś czas ten temat wraca na naszych spotkaniach, bo trzeba o dobru mówić, powtarzając je, że właśnie ta postawa, ta więź, to nie była postawa, jak dzisiaj się promuje, w taki sposób wynaturzony, że jak jest przyjaźń między dwoma mężczyznami, to od razu musi być jakaś więź homoseksualna, jakaś dewiacja. A tu się okazuje, że piękna więź między dwoma mężczyznami, więź Boża, czysta, głęboka, ufali sobie, miłowali się jak bracia i razem szli do Boga. Zresztą Chrystus kilka wieków później, dlatego też widząc właśnie to, że ci prorocy, między innymi właśnie Jeremiasz, Baruch czy inni byli razem, też Eliasz, Elizeusz i inni, było ich po dwóch, uczeń ze swoim mistrzem. I coś podobnego Chrystus nakazuje swoim uczniom, że wysyła ich po dwóch, nie pojedynczo, ani nawet nie po trzech, tylko po dwóch idźcie, to wystarczy, ale potrzeba, żebyście byli razem, żebyście byli przyjaciółmi, żebyście się wspierali, pomagali sobie, żebyście uczyli się czystej miłości we mnie, żebym ja był w was. Tam, gdzie jest dwóch, trzech zebranych w imię Jezusa, tam On jest. Tam już jest mała wspólnota, w której jest Jezus. Więc dlatego, jeżeli mamy przyjaciół, to módlmy się, żeby ta przyjaźń była oczyszczana, dojrzewały, były pogłębiane w Bogu. Jeżeli jakieś przyjaźnie prowadzą nas na jakieś manowce, są jakimiś więziami toksycznymi, trzeba je zerwać. Trzeba odejść od takich ludzi. Trzeba modlić się o ich też oczyszczenie, nawrócenie, ale trzeba, żeby zerwać takie więzy. Takie, które są zniewalające, które są raniące, niszczące, destrukcyjne. To nie są przyjaźnie, chociaż świat niektóre takie relacje nażywa takimi przyjaźniami. Ale to nie jest przyjaźń. Więc prośmy, żeby właśnie Pan dał nam takich prawdziwych przyjaciół. A jeżeli mamy już takich, to właśnie powiedziałem, wzrastajmy w tej przyjaźni, ale przyjaźni przede wszystkim z Bogiem, bo wtedy z Jezusem, bo wtedy te przyjaźnie w oparciu o Niego będą prawdziwe, będą Bogu też na chwałę i będą dla naszego uświęcenia. Łatwiej, właśnie jak powiedziałem, być człowiekiem świętym, kiedy jestem człowiekiem, który idzie drogą świętości, który wybrał Jezusa tak, jak ja Go wybrałem. Może też Twoim przyjacielem być ktoś z rodziny nawet, może mama, albo córka, albo syn, albo małżonek, albo nawet może właśnie babcia. Też można mieć takie relacje przyjaźni nawet właśnie z takimi osobami, które są też z nami połączeni więzami krwi. I to też się zdarza. Zauważmy, że jeszcze w gronie apostołów było kilku takich, którzy byli przy Panu Jezusie jako bracia. Więc dobrze jest, aby pociągać do Pana Jezusa naszych bliskich, naszych braci,
siostry, krewnych, rodziców, dziadków, którzy mogą być daleko od Boga, mogą być w trądach grzechowych, w różnych nałogach, które są gorsze nawet niż trąd. Panie, Twoja chwała niech nas przenika. Niech Twoja miłość będzie w nas, abyśmy byli w przyjaźni z Tobą, abyśmy mogli budować głębokie, zdrowe i piękne relacje z innymi, pełne miłości i relacje przyjaźni, które będą nam pomagały być z Tobą i które będą świadectwem tego, że w tym świecie można żyć miłości, można żyć prawdziwej przyjaźni, ale tylko związanej z Tobą. Amen.